teraz jestem dobrze przygotowany, czekam na ten start, jestem głodny tego startu tak naprawdę, a zawsze chcę jechać na zawody i cieszyć się tym startem, dobrze się bawić. Chciałoby się już być po tak naprawdę, niektórzy już będą oglądali mój start z Polski. Troszkę ten czas się przedłuża tutaj, ale tak naprawdę aklimatyzacja dobrze wpływa na mnie, ponieważ wiem to już z doświadczenia. Jest mi to potrzebne, no nie mogę się tego startu doczekać. Już w niedzielę o godzinie 6:30 rozpoczniemy chód na 35 km. Będzie to mój drugi start na tym dystansie. Troszeczkę nie wiadomo. Sam jestem ciekawy tego, jak zniesie to mój organizm. Warunki mamy bardzo dobre, więc czekam z niecierpliwością. Bardzo się cieszę z sukcesu Kasi, ponieważ ciężko na to pracowała. Tak jak wspomniałeś, no medal w Tokio na pewno zaostrzył apetyty kibiców, ale oczywiście również mój apetyt, bo teraz chciałbym na tych wysokich pozycjach cały czas kończyć rywalizację. Jestem dobrze przygotowany, ale tak jak wspomniałem, nie wiem czego się spodziewać. No, mój drugi start, na pierwszym borykałem się nieco z problemami zdrowotnymi, ale teraz jestem dobrze przygotowany, czekam na ten start, jestem głodny tego startu tak naprawdę, a zawsze chcę jechać na zawody i cieszyć się tym startem, dobrze się bawić. No i zobaczymy, jaki będzie rezultat już niedługo. Mam nadzieję, że to są prorocze słowa, które mówisz i tak będzie faktycznie, że właśnie Kasia otworzyła ten worek z medalami. Ja go nieco przywiążę, ale jeszcze zostawię miejsce dla dziewczyn ze sztafety, bo oczywiście trzymamy kciuki każdy za każdego tutaj. I chcemy, aby tych medali było jak najwięcej. No, każdy daje z siebie wszystko. Czasami to wystarcza na przejście do półfinału, do finału, a czasami wystarcza to na medal. I mam nadzieję, że tych medali jeszcze będziemy mogli zaobserwować bardzo wiele i dać oczywiście radość sobie i kibicom.